sezonie akcji, jeśli chodzi o zawody Pucharu Świata, nie miał okazji punktować. Wiatr mocny i to pod narty będzie mógł polecieć daleko. Brawo! Wylądował i ustał ten skok. I to jest rekord życiowy Fajrola i to pobity zdecydowanie. 190 metrów dotychczas w planicy przed laty, teraz 208. Potężna liczba punktów będzie odjęta. Tutaj, no, jak on to ustał, pewnie będziemy się zastanawiać wszyscy długo, bo wyglądało, że skręci gdzieś tam w trybuny w bok, ale udało się wyratować Amerykaninowi. No i Fajrol, 208 metrów. Rozpoczynamy drugą grupę i Casey Larson. I Casey Larson także skoczył niesamowicie daleko. Jego rekord życiowy 154,5 metra do tej pory. Teraz będzie 216,5. No przepięknie skoczył. Myślę, że będzie niesamowicie szczęśliwy, bo pobić rekord o 62 metry, no to jest nie lada wyczyn. Tak, a do tego odjętych 30,8 punktu za wiatr, ponad 2 metry na sekundę. Wiatr wiejący pod nart. Ist der USA-Rekordmann Alan Albon und der ist auch in das Fliegen regelrecht verliebt. Hat ja auch geschwärmt letztes Jahr nach diesen tollen Flügen. 217 Meter im Training. Schön, Alan Albon. Hey! Das war über 220 Meter neuer USA-Rekord für Alan Albon. Nicht zu viel versprochen. Auch hier stimmt's. Mein Gott, kratzen Sie denn den Weltrekord von Andreas Goldberger auch heute wieder an? Gestern ist er gerade mal so von der Schippe gesprungen, der Andy. Und noch ist die Weite nicht da. 212,5. Na, bisher habe ich mich verguckt, aber trotzdem. Ja, und trotzdem, es war wirklich ein Flug von Alan Albon, den man wieder zuschauen kann. Sehen Sie, wie es den Athleten dort unten reindrückt. Kari Lantila, der Regisseur. Z brodą, bardzo długi, kilkunastoletni rekord Stanów Zjednoczonych, 233,5 metra. A jak teraz będzie? Metr na sekundę, wiatr pod narta, więc dobre warunki ma Kevin Wichner. Mocno, dynamicznie wyszedł z progu. Tutaj złapał to noszenie. Pięknie! Ależ kapitalnie Kevin Wichner. No to jest jego dzień dzisiaj. 233,5, a teraz 244,5 metra reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Brawo, brawo! Brawo, mają lotnika. Mają lotnika. Myślę, że i Quinn Jones, Alan Albon, ci, którzy kiedyś walczyli o punkty w skokach narciarskich dla drużyny spod gwiaździstego sztandaru, teraz mają godnego następcę. Kevin Wichner, 244,5 metra, odjętych 23. Trener w szoku. Myślę, że nie tylko trener, ale także sam zawodnik. Brawo, nowy rekord życiowy.